Hej, witajcie, tu Brendan. Dziś chciałbym Wam króciutko opowiedzieć o jednej z moich ulubionych gitar. To jest gitara elektryczna. I dlatego mam tu taki znaczek. Nie wiem, czy będzie go dobrze widać do kamery. I love Canada. Dlaczego? Dlatego, że w Kanadzie znalazłem firmę, która według mnie produkuje jedne z najlepszych gitar na świecie. Te gitary charakteryzują się dużą jakością, absolutnie top. I firma jest bardzo passionate. Ona kocha instrumenty i robi wszystko, żeby innowacje różnego rodzaju wprowadzać. Każdy instrument jest po prostu przepięknie wykonany i cudownie się na nim gra. Więc tak wygląda moja gitara z tym soft case. Przyszła do mnie z Kanady. Została przesłana przez mojego zięcia do mnie. Przyszło oczywiście ze wszystkimi papierami, częściami, które są nieodzowne, klucze, alenki i quality check tak samo. Teraz pokażę, jak ona wygląda. Otwieramy soft case. I teraz w środku jest absolutna piękność. Nie wiem, czy będzie dokładnie widać do kamery. Spróbuję pokazać. Jak jest super zrobiona ta gitara. I muszę powiedzieć, że jeśli znajdziecie jakiś punkt, gdzie jest słaba jakość, to chyba dostaniecie nagrodę. Nie ma czegoś takiego. Gitara jest z wykonania przepięknie. Ten model nazywa się Godin Passion Custom Limited. Możecie znaleźć Passion Custom, która jest tak sfazowana jak tutaj, troszkę z przodu też. Ta jest limited z tego względu, że ma tutaj ten binding. Co ciekawego jest w tej gitarze? Tradycyjny ma tutaj taki przycisk, którym się zmienia 5-way switch, nie? 5, volume i tone, ale pomiędzy nimi znajduje się taki mały przycisk tutaj, który powoduje, że znajdujemy się zupełnie w innym świecie dźwięku, soundu. W skrócie można byłoby powiedzieć, że jest to rodzaj booster. Podbija sporo dźwięk, ale ten, moim zdaniem, jest czymś więcej niż takim boosterem, bo wzbogaca brzmienie. Na moje ucho bardziej wzbogaca tutaj środek, jeśli chodzi o brzmienie gitary, ale to daje Wam już taką możliwość, słuchajcie, 5 pasywnych, 5 aktywnych i oczywiście tonem też można sobie to sterować. A bardzo istotne jest to, co ta gitara zawiera tutaj. Dwie przystawki. Tu jest Cajun by Godin i tu jest humbucker i P90,
w jednym, bo to jest parallel. I jest to przystawka bardzo znana i znanej firmy Seymour Duncan. Możliwości olbrzymie. Ta gitara jest w stanie zagrać od country przez rock and roll, pop, co byście tylko sobie życzyli. Wydaje mi się, że nawet heavy metal spokojnie tą gitarą można grać. Locking Tuners, God, filmy God. Sama jakość, po prostu nie mogę się nadziwić, jak pięknym instrumentem jest ta gitara i jak wspaniale jest wykonana. I myślę, że podobna jakość bardziej znanej firmy, którą większość osób od razu by sobie przywiodła na myśl, no to pewnie trzeba by było zapłacić za nią drugie tyle. A jakość nie ustępuje w żaden sposób. To tyle w kilku słowach o mojej gitarze elektrycznej. W którymś z następnych wideo postaram się zaprezentować Wam, jak ona brzmi, jakie możliwości ma ta gitara. Zachęcam Was do sprawdzenia produktów firmy Godane. Weźcie te gitary do ręki, zagrajcie na nich, a jestem przekonany, że będziecie bardzo miło zaskoczeni. I firma Godane może dla Was być Waszą ulubioną firmą, tak jak stała się ulubioną firmą dla mnie. Wielkim plusem też, który chciałbym podkreślić, jest to, że firma Godane pracuje, wytwarza swoje instrumenty w Kanadzie. Ma też swój oddział w Stanach Zjednoczonych, ale nie robi tych instrumentów w takich krajach jak Indonezja, Meksyk, Chiny. Jest to oryginalny produkt firmy kanadyjskiej, która po prostu dla mnie jest jedną z wiodących firm, która wytwarza wspaniałej jakości instrumenty. To tyle, jeśli chodzi o to krótkie wideo. Jeśli Wam się podobało, to spróbujcie zasubskrybować ten kanał. Dajcie łapki w górę. Bardzo doceniam każdą jedną taką łapkę w górę, bo upewnia mnie to, że to, co robię, to, co chcę Wam przekazać, spotyka się z zainteresowaniem. Także mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym wideo, gdzie będę chciał mówić o różnych rzeczach dotyczących instrumentów i muzyki i też kontynuować ten wątek, którym zacząłem, przygodę z nagrywaniem, czyli lekcje gry na gitarze, ale też będę omawiał różne inne rzeczy. Bardzo dziękuję za tą uwagę i do następnego wideo. Trzymajcie się ciepło.